Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dziewczyny się rozgrzewają, ponieważ będziemy mieli dzisiaj naprawdę fajny trening skokowy. Zadanie trudne, ale trudne i wymagające, ale bardzo potrzebne, żeby wyrabiać prawidłowe wyczucie jeździeckie i sprawność w prowadzeniu konia. Więc zapraszam Was do oglądania, bo uwierzcie mi, że będzie co. Zadanie wygląda tak. Jak widzicie, pod kątem leżą przeszkody, na razie leżące drągi, ponieważ rozpoczniemy rozgrzewkę w kusie i zaczniemy od pierwszego drążka przy literce A z lewej nogi. Będziemy jechać w lewo, zaraz w prawo na kolejnego różowego drąga z niebieskimi stojakami i znów na lewo na żółtego, na prawo tutaj na białego. I potem pętelka, jedziemy dookoła i jeszcze raz próbujemy sobie przejechać w tą stronę i potem z powrotem. Jak będziemy robić to w galopie, to będziemy jeszcze dołączać tego krzyżaka. Odległości pod kątem 90 stopni ustawione są na 13 metrów, więc trzy ciasne, zebrane fule. Więc zobaczcie, dziewczyny zaczynają w kusie przejeżdżać przez te drążki. Śmiało dziewczyny, ruszamy wszyscy anglezując, pracujemy sobie w dużych odstępach. Tak, i ciasno, szybkość reakcji, jeśli chodzi o zmianę nogi, tak, ale dbajcie o kąty 90 stopni, bardzo dobrze. I jeszcze raz, po linii prostej, jak jedziecie dziewczyny po ścianie, staramy się dodawać. Pilnuj reakcji, bo teraz skróciłaś się, prawda? Czyli aktywność, łokcie ugnij Antosia, rozluźniaj rękę. Te ćwiczenie jest ćwiczeniem... Słucham? Na razie bez, jedziemy w kusie. Te ćwiczenie, słuchajcie, ma Was maksymalnie sprowokować do przekładania pomocy. Jeździmy od wewnętrznej łydki do zewnętrznej wodzy. Helenka, pilnuj linii prostych i wjeżdżaj na środek. Tak, dobrze. I batalka. Batalka przerwa, nie przejmuj się tym. Ważne, że ominęła drążek. Pilnuj tego Julka, żeby ona się nie wpadała łopatką i nie krzywiła. O, dużo lepiej, Pola. Przerwa. Tak, Antosia, nie opadaj z dłońmi. Tak, rozluźniaj rękę. Chcesz, żeby koń szedł do kontaktu. O, dużo lepiej. Tylko tu ścięłaś, nie? Zdążyła powiedzieć dużo lepiej, ale ogólnie okej. Okay. Proszę, Helena i jeszcze Julka. Jedziemy. Tak, pilnuj rytmu. Cofnij łydkę, Helena. Staraj się pilnować tego, żeby jechać to na wyczucie. Rozluźniasz rękę. Skupiasz się na tym, żeby Twoje reakcje były delikatne. Dobrze, daj jej przerwę. Tak, dobrze, tylko odpuszczaj prawą rękę. Za bardzo, Julka, podnosisz rękę. Dobrze, teraz dużo lepiej. Przerwa. Dobra, jedziemy teraz w drugą stronę. Prawo, lewo po razie dosłownie, tak żeby wyczuć w drugą stronę pracę. Żwawiej, Pola, żwawiej. Pilnujcie równej jazdy. Bardzo dobrze, Wasia, Antosia. Rozluźniaj tak, żeby generał Ci do kontaktu dochodził. Bardzo dobrze. Helena, zmieniaj nóżki. Rozluźniamy. Rytm. Rytm, Pola. Rytm. Nie ciup. Nie drop, tylko chcemy Bardzo dobrze, Hania. Przerwa. Helena też całkiem nieźle, więc dostępa dziewczyny. Pola tak samo. Dobrze, Antosia. Tylko tu... luzuj rękę na drągu troszkę, nie chodzi o rzucenie wodzy, otwarcie bardziej paluszków, nie ścinaj, ścięłaś tutaj Julka, niżej ręka, nie podrywaj prawej ręki, trochę za bardzo wycofywałaś ją, prawda? No dobrze, i dziewczyny, teraz rozpoczniemy pracę w galopie pojedynczy oczywiście, zaczniemy od Hani i jedziemy... Dziewczyny, od tamtej strony na razie nie używamy krzyżaka. Jedziemy po razie na płaskich drążkach. Jak powiem, że jeszcze raz, to oczywiście jedziemy jeszcze raz, jeśli będzie problem, dobra? Tak, i rytm. Siedź w pełnym siadzie. Pracujemy, dziewczyny, na tym zadaniu w pełnym siadzie. Pilnujemy oczywiście tutaj zmiany nóg, tak? Tak. Galopuj, galopuj. No, no. No, dobrze. Jeszcze raz, Hania, galopuj. I teraz, no, słucham? No dobra, jedź na razie, dobra, to jedź w półsiadzie, drugi raz. Wyżej dłonie tylko, tak żeby, staraj się być blisko siodła.
Nic, nic się nie dzieje, spokojnie. Spojrzała tam tylko na baner i wolniutko. Pry, 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 tak, raz, raz. Dobrze, możesz jechać na dwie, jak czujesz, że wiesz. Tak, tylko że tutaj za bardzo ścięłaś, prawda, Hania? Powinno się dojechać głębiej do ściany. Jedziemy sobie jeszcze raz. Pod górę, pod górę. Możecie, dziewczyny, celowo to jest tak ustawione, że możecie głębiej dalej wyjeżdżać. Szukajcie tych trzech full. Szukamy trzech full. I przekładamy oczywiście pomocę na zmianę nogi. I raz, dwa, trzy. Tak, tak, super, o to chodzi. Tutaj zabrakło, prawda? Hania, trochę ścięłaś, nie? Ale tam dobrze. Okej, okay, daj jej przerwę. No ja wiem, że tu jest drugi ciężko. Jeździec jedzie, Pola. Wycofuj ramiona. Wycofuj. Tak, wolno, wolno. Wolno, wolno. Tak, i jeszcze raz. I teraz już wiesz, że trzeba więcej wycofywać, ale dbać o to, żeby koń galopował od zadu. Więc teraz siądź w pełny siad. Pełny siad. I rytm, rytm, tak, spokojnie, równiutko. I zmiana, i zmiana. Dobrze, dobrze, siedź, trudno. Musisz pilnować tego, że tak, lepiej, tylko kiwasz się, prawda, Pola? Za dużo troszkę chaosu, więcej pracy jak sprężynka ręka. Jeszcze raz. I teraz pomyśl sobie, że chcesz się jeszcze wycofać w ramionach. Wycofać. Ramiona w dół, wyciągasz szyję, ręki nie usztywniamy. No bo jej się tak wydaje, wiesz? Jeszcze raz. No jak widzicie, Justa jest bardzo dynamicznym koniem i takim gotującym się na zadaniach, więc jedziemy dlatego kolejny raz, żeby Pola była w stanie poprawić i zrobić to prawidłowo. Pilnuj, żeby zad nie wpadał. I wolno. Pryt. Pryt, 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 tak, 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 super. Helenka, dobrze, staraj się przerwa. Pierwszy przejazd w półsiadzie zrobić. Tak, tylko musisz dać znać koniowi, że ma zmieniać nóżki. Tak, i wolno. I teraz siądź w pełny siad. Siądź. No ja wiem, dlatego to właśnie w tym zadaniu o tyle jest to trudne, ponieważ musimy konia najpierw ułożyć tak, żeby on doszedł wam do pomocy, żeby on reagował na jak najdelikatniejsze pomoce. I wolno. Tak, i pry, pry, pry. Dobrze, tylko spokojna rączka. Dobrze, tylko Helena, nie przekrzywiaj się. Wejdź sobie w półsiad. Wejdź w półsiad i spokojniej, wolniej galopuj. Pamiętaj, że półparada to nie ręka, tylko cały dosiad. Ręka jest takim wykończeniem tego. Pry, pry. I reaguj, jakbyś chciała przechodzić do kłusa. Wolno. Dobrze, o dużo lepiej. Tylko tu nóżki nie zmieniłaś, prawda? Mogłaś zrobić lotną, Helenka. Dobra. W zadaniu chodzi i daj przerwę. O to, żebyście zaczęły czuć odległość i ta szybkość reakcji jest niezwykle ważna. Tak, i raz, i raz. Tak, tylko tu zabrakło decyzji. Jeszcze raz, spokojnie. Teraz Antosia, przypilnuj, żeby głębiej wyjechać po drugim drągu. Dalej, żebyś była w stanie zrobić te trzy fule. Tak, właśnie. Od łydki do ręki. Wysyłamy konia aktywnie w przód do rozluźniającej ręki podążającej z ruchem. Koń musi widzieć, czyli nosek do przodu. Tak, nie przekrzywiaj się. I jeszcze raz, za bardzo ścinasz po drugim drągu, Antosia, rozumiesz, o co mi chodzi? Tam jedziesz cały czas na dwie fule, więc okej, okay, może tak być, ale tu już przypilnuj, żeby mu pasowała odległość, czyli musisz głębiej wyjechać, wykorzystaj, tak jak w liniach po łuku. Możemy głębiej wyjechać i wtedy więcej ful, ścinamy, możemy mniej ful zrobić. No, no, udało ci się, tak? Ale tu co? No, jeszcze raz. I galop. Galop, galop, nie odpuszczaj. Nie masz skracać
odległości, tylko ją wydłużyć. Czyli dbaj o to, żeby zrobić 3 fule. Nie ścinaj, bo teraz wiesz, całkiem nieźle z tego wybrnęłaś, ale nie chodzi o to, żeby sobie ułatwiać. Sam robi? No to szybciej reaguj, czyli musisz prawą wodzą zareagować, tak? Czyli wyjeżdżasz tam, prostujesz konia, czyli wtedy już prawa łydka ciężka, przylegająca przy popręgu. Tak, i rytm. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Raz, dwa, tak. Raz, dwa, trzy i zmiana. Raz, dwa i zmiana. Lotna. Tak, tak. Zadem krzyżuje i galop. Okej, okay, daj przerwę, zaraz do tego wrócimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Tak, dobrze, dobrze. Dobrze. I raz. I raz. Dobrze, tylko tu wpadła łopatką, prawda? Nie krzyw się. Prawa ręka w przód, Julka, bo ją zadzierasz cały czas i trzymasz sztywno. Galopuj z koniem wyprostowanym, żeby nie wchodził zadem do środka. Wewnętrzną łydką kontroluj. Zewnętrzną wodzą prowadź. Tak, i spokój. Raz. Tak, i raz. Pilnuj tego, żeby zmieniała nóżki na drągu. Za bardzo ścinasz, tak? Czyli postaraj się, Julka, spokojnie patrz w dół. Ręka idzie z ruchem szyi, Julka, nie wstecznie. Ręka w przód. Ręka w przód. Tak, pilnuj rytmu. Głębiej wyjeżdża, Julka, tak, żeby ta jazda... Spokojna rączka. Tak i równo. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Dobrze, dobrze. I zmiana. I zmiana. Tak. I zmiana. Tak. I zmiana. Raz. Tak, tylko zad. Tutaj cały czas pozwalasz się troszkę wpadać, nie? Ale dobrze. Pochłasz. Nie, zobaczymy. Po dwa. Tak. I kręcisz. Ale ścinasz, kobito. Jeszcze raz galopujemy głębiej, tu niemalże do mnie dojeżdżaj, nie? Dobrze, że chciałaś oddać rękę, ale staraj się właśnie tak głębiej wyjeżdżać, żeby mieć możliwość dołożyć fulę. Tak, i raz, dwa, trzy, cztery, i raz, dwa, trzy, cztery, no super teraz! Tak, świetnie! Bardzo dobrze, Hania! Przerwa! Jedzie Justysia. I spokój, rytm. Wycofuj ramiona. Pośladki pod siebie. Tak. Dobrze, tylko nie krzyw się tak, Pola. Nie rób takiego gestu biodrami agresywnego. No. Wiesz, o co chodzi. Nie masz się przekręcać lewo, prawo, tylko łydkę przesuwać. Obciążać kością kulszową. Taki galop właśnie. Taki galop. Ale niepotrzebnie włożyłaś tą kolejną fulę. Płynnie, ma być płynnie. No tak, pięknie sobie poprawiłaś. No pięknie, tak. Jeszcze raz. Głębiej. Głębiej i więcej kontroli. Chowaj kuper, nie pochylaj się tak. Jeszcze się wycofaj. Koło. Koło, koło, koło. Popraw, spokojnie. Rozluźniaj rączkę, rozluźniaj. Nie kiwaj się, Pola. O, właśnie. Wiemy, że ona jest dzicz kudłata, ale chce... Tak, taki galop. Wycofaj ramiona. Troszkę za blisko podprowadzasz. Tak, tak, tak i zmiana. Tak, tak, tak i zmiana. Tak, tak, dobrze. Teraz było lepiej. Przerwa. Tak, taki galop. Wycofaj ramiona. I zmiana. Troszkę za blisko podprowadzasz. Nie ścinaj tak. To się nie ma tak, prawa tak, udać, tak, i zmiana, tak, 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 i zmiana, jeszcze raz. Tak, tak, dobrze, teraz było lepiej, jazdy, przerwa. Więc jak wchodzisz w zakry, to ona nie ma tak, mieć głowy taki galop. Ustawionej ramiona, na zewnątrz. Troszkę wewnętrzną ręką odprowadzaj, troszkę rozluźniaj. Tak, 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 tak i zmiana. Już patrzysz tak, w lewo, tak, lewa tak, łydka ciężka. Zmiana, tak.
Prawa tak, łydka dobrze. Ciężka, tak? O dużo lepiej, trzeba. Helena. O dużo lepiej. Tak. Tylko troszkę się kiwasz za bardzo, prawda? Raz, dwa, ale było trzy, dobrze. Cztery. Raz, dwa, dobrze. Dobrze, dobrze, ciasno. I teraz lewe strzemię ciężkie, prawe strzemię. To, ale ciasny zakręt. Jeszcze raz. Postaraj się, Antosia, pilnować tego, żeby głębiej wyjechać, tak? Nie pozwalaj mu ścinać. Ogranicz, wtedy postaraj się zrobić tak, żeby wewnętrzna wodza była ograniczająca. Tak, o dużo lepsze wejście teraz. I łydka, tu zabra... Antosia, jeszcze bardziej ścięłaś. Ja mówię, masz wyjeżdżać głębiej, prawda? Rozumiesz? Ty masz tutaj, na tym płaskim drążku, masz pojechać po linii prostej. Dwie fule po linii prostej. Spróbuj zrobić cztery fule tutaj. Tak. Cztery fule. Dobrze, może tak być, tylko... Tak, tylko zabrakło tutaj odpowiedzi troszkę. Jedź jeszcze raz. Za dużo kręcisz głową, za mało jest takiej jazdy od łydki. Pierwsza łydka, przoduje łydka, wodza pomaga. To jest pomoc, wodza pomaga. Ale nie przeważa. No działaj, tak. Ścięłaś? Jeszcze bardziej, jak mówię. Galopuj, no próbuj. Ty masz, Antosia, wyjeżdżać głębiej. Nie pozwalaj, musisz już przed drążkiem pokazać, gdzie on ma zlądować, tak? To jest właśnie ważne w prowadzeniu konia. Kontrola to, jak on... Dobrze. I raz. Tylko za dużo lewej wodzy. I raz. I raz. Tylko nie było łydki. Odpuszczasz na ostatnim drągu, Antosia. Dodaj i jeszcze raz. Dodaj troszkę teraz, bo on tak tupta. On, wiesz, galopuje sobie, wiesz, jak turysta w lesie. I teraz wycofuj. Masz z czego teraz. Widzisz? I już lewa wodza w przód. Tak. Tak, widzisz? I raz. Bardzo dobrze. Rozumiesz, Antosia, o co chodzi? Ma być aktywny zad. Żebyś miała z czego skrócić, koń musi być aktywny, tak, prawda? Pogłasz. I spokój. Dobrze, odpuszczaj rączkę. Właśnie, lewa ręka troszkę do przodu. Pamiętaj, że dajemy przestrzeń koniowi, żeby koń mógł się... I rusz, raz. I raz. Tylko ręki nie oddajesz. Raz. I raz. Dobrze, lepiej, tylko troszkę za ciasno w prowadzeniu, prawda? Ale przerwa, dobra. Okej, dziewczyny, rozkłusowujemy rumaki na długich wodzach. I na tym kończymy. Dobra robota. Będziemy robić ładne zdjęcie końcowe. Moje amazonki. Przedstawię wam też dziewczyny. Hania i Batalka. Pola i Justa. Zapraszam na jej Instagramka, bo ona jest Instagramerką i już TikTokerką. Julka i Ecia. Antosia i Generał. Antosia też ma swojego TikToczka i dużo rzeczy wrzuca, więc szukajcie ją jako anti coś tam, nie? Aha, a jaki masz, powiedz? Anti-2009. O, no właśnie. No i Helena, i jej Arizonka. Helena, Helena też masz TikTokczka, nie? Zbanowali. Zbanowali? Ja, no ale tam coś ja widziałam ostatnio. Aha, okej, okay. No. No, więc moi drodzy, my ładnie tutaj machamy do was i się żegnamy. Bajo, bajo. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że wam moja propozycja treningowa podobała się i zastosujecie to w swoim życiu treningowym, ponieważ na pewno będziecie czuli korzyści związane z taką właśnie pracą. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję, że jesteście i do zobaczenia!